Cześć moi drodzy, z tej strony Marcin, witam Was bardzo serdecznie i dzisiaj zapraszam na recenzję monitora firmy IAMA. Jest to model ProLite GE2488HS, czyli monitor o przekątnej 24 cali, charakteryzujący się odświeżaniem na poziomie 1 milisekundy, czyli monitor bardzo fajny dla graczy. Matryca TN o dość dobrych kątach widzenia, o dość dobrej jasności, natomiast niestety tylko 60 Hz odświeżania, ale to wszystko w bardzo ładnej formie, monitor matowy z matową matrycą i w dość przystępnej cenie jak na taki monitor powiedzmy gamingowy, więc naprawdę ciekawa jednostka. Za chwilkę dokładne testy, a pamiętajcie, że ceny tych monitorów sprawdzicie sobie w opisie filmu, tak więc zapraszam Was do oglądania. Zaczynamy! No dobrze, moi drodzy, zabieramy się za recenzję. Przed nami monitor firmy IAMA, model ProLite GE2488HS, czyli jak widzicie panel dość duży, o przekątnej 24 cali, matryca TN, matryca matowa. Moim zdaniem wielka zaleta, gdyż błyszczące matryce według mnie są po prostu bardzo kiepskie w użytkowaniu. Tu mamy matową, przy okazji cała ramka, także i podstawka są matowe. Też warto wiedzieć, że ten monitor jest bardzo, bardzo lekki. Więc moi drodzy, zajrzyjmy na stronę producenta, co tutaj ciekawego podaje. Przede wszystkim monitor gamingowy z czasem reakcji 1 milisekunda. No tutaj pod tym względem jest faktycznie fajnie, ponieważ mamy ten obraz dość płynny, dość fajny w grach. Natomiast mamy ograniczenie w postaci częstotliwości odświeżania, która wynosi jedynie 60 Hz. Więc nie jest to monitor 120 ani 144 Hz. Jak te takie droższe gamingówki, natomiast mamy tutaj wystarczającą prędkość, żeby uznać go za monitor gamingowy. Jak to nam się wyświetla w reklamie, że 1 milisekunda wyjścia, mamy HDMI, DVI i VGA, czyli takie podstawowe, wystarczające. I moi drodzy, monitor ten ma także, teraz zobaczycie z tyłu, ma własne głośniki i ma wyjście na słuchawki, więc możemy sobie słuchawki do tego monitora jak najbardziej podłączyć i z nim sobie używać. Port jest niestety z tyłu, zobaczycie to też za chwilkę w dalszej części recenzji. Nie jest zbyt wygodnie umieszczony, natomiast można sobie tam po prostu jakieś słuchawki na stałe podłączyć, też będzie ok. Kolejne funkcje, tuner czerni, zobaczycie to za chwilkę, 1 milisekunda, o tym już mówiłem. Bardzo ciekawa rzecz, czyli flicker free, redukcja migotania oraz blue light, redukcja niebieskiego światła. To jest funkcja, którą można sobie włączyć, wyłączyć. Overdrive, bardziej rzecz do gier, która pozwala poprawić ostrość obrazu. Osobiście ta funkcja jakoś tutaj rewelacji nie zrobiła. Natomiast pozostałe funkcje jak najbardziej fajnie. Przy okazji, jak już mamy jakiś obraz tutaj włączony, robimy sobie test na ten flickering, czyli wystarczy odpalić sobie jakąś kamerę. Nawet w aparacie jak najbardziej wystarczy. I moi drodzy, widzimy, że obraz jest bardzo statyczny, nie widać żadnego smużenia, czyli faktycznie jest ta funkcja flicker free poprzez odpowiednią redukcję natężenia prądu w tym monitorze. Wyeliminowano takie migotanie na ekranie. Można to bardzo łatwo zobaczyć, chociażby biorąc jakiś tablet, gdyż tam nie ma żadnych funkcji flicker free i to bardzo dobrze widać. Moi drodzy, co do ergonomii tego monitora, czyli możliwości jego wychylania i tak dalej, to są one niewielkie, ponieważ nie mamy żadnej prowadnicy, mamy tylko podstawkę. Zobaczycie za chwilkę to też dokładniej. Natomiast monitor, jedyne co możemy zrobić, to sobie odgiąć do góry. To dość mocno, możemy go wygiąć, aż tyle. Możemy go troszeczkę dogiąć do dołu, ale dosłownie minimalnie. Więc bardziej jest ta regulacja skierowana w górę. No nic więcej tu nie mamy, na żadne boki on nam się nie wygina, nie ma żadnej prowadnicy, więc nie podniesiemy go do góry, nie obrócimy do pivotu, ale pamiętajmy cały czas, że cena, każde takie gadżety kosztują swoje. Tylko monitory z prowadnicami, monitory z odświeżaniem 144 Hz są po prostu droższe i to sporo droższe. Przy okazji pokażę Wam od razu to menu, jak to wygląda. Robimy sobie tutaj malutkie zbliżenie, proszę bardzo. I panel mamy taki sensorowy, dokładnie taki sam jak w mojej jamie. Starczy dotknąć i mamy menu. Możemy sobie tutaj
wedle własnych potrzeb wyregulować. Mamy też oczywiście skróty. Jeśli tutaj naciśniemy, mamy tryby. Jeśli tutaj, to mamy regulację głośników. Tu mamy wejścia. W regulacji głośników głośniej, ciszej głośniki nie grają zbyt dużo. Są to dwa głośniczki jednowatowe, więc niewiele. Natomiast tutaj możemy wybrać sobie na przykład do FPS-ów jakiś tryb, czy tryb do pracy z tekstem ciemniejszy, i trzy tryby użytkownika możemy też zaprogramować. Możemy też sobie wyregulować ręcznie kontrast i zapisać to do ustawień użytkownika. Mamy tryb tutaj overdrive, który, jak mówiłem, według mnie tutaj za dużo nie zmienia. Mamy tryb eco i to trzy poziomy, który nam po prostu ściemnia monitor. Ustawienia kolorów, ciepłe, zimne, standard. Następnie mamy ręczną konfigurację. Tu właśnie mamy ten tuner czerni. Możemy sobie to pogłębić lub zmniejszyć. I redukcja niebieskiego światła. Może to być wyłączone lub w trzech trybach. Ok, tak to wygląda. Czy po prostu, jeśli kogoś męczy światło monitora, może to sobie włączyć i powinno przynieść to ulgę. Następnie konfiguracja menu. Informacje o monitorze. Oczywiście menu w języku polskim, więc bardzo fajnie. Jak już jesteśmy w temacie poboru prądu, prąd tego monitora jest naprawdę bardzo, bardzo niski, ponieważ ja już tutaj Wam pokażę. Zrobimy tryb eco, czyli eco trójkę, najniższy pobór, najciemniej. W tej chwili mamy i czekamy do 13 W nam to spada. Jak na panel 24-calowy, pobór prawie że żaden. A teraz sobie rozjaśnimy sporo bardziej, wyłączymy eko. Nawet mieliśmy 11 W przed chwilę, więc w ogóle rewelacja. No i w takim trybie już naprawdę jasnym mamy 17-18 W, bardzo, bardzo mało. Producent podaje tam gdzieś 23 W jako taką już szczytową prawdopodobnie moc poboru. Więc można powiedzieć, że monitor mega oszczędny. Zwiększymy sobie jeszcze kontrast na maksimum oraz jasność 75, też podbijemy do maksymalnej. Dobra, mamy 100% i czekamy, co się dzieje z tym naszym licznikiem. No, całe 20 W, więc naprawdę bardzo, bardzo mały pobór mocy. No, 21 poprawka i tak świetny wynik. Teraz, moi drodzy, kolejne aspekty, czyli jakość kolorów przy takich średnich ustawieniach, powiedzmy fabrycznych prawie że, troszeczkę wyregulowanych. Głębia koloru i jakość tych kolorów moim zdaniem jest bardzo dobra, głębia czerni też. Za chwilkę jeszcze będą testy programowe, więc zobaczycie to lepiej, ale tak moim zdaniem jest super. Teraz zrobimy tak, sprawdzimy kąty widzenia. Dobrze, monitor skierowałem maksymalnie ku górze, żebyśmy widzieli kąt od dołu. Dobrze, włączyłem oświetlenie, będzie lepiej widać. I tak to wygląda od spodu, moi drodzy, patrząc w dół. Raczej pod takim kątem na monitor się nie patrzy. Widzimy, że kolory nam się odwróciły. To jest tak naprawdę kolor żółty, a robi się z tego czerwony, a niebieski robi się ciemny. Więc od dołu kąt widzenia fatalny, natomiast jest to kąt, z którego się praktycznie nie korzysta. No, patrząc z góry jest już troszeczkę lepiej. Kolory się, zobaczcie, nie rozjeżdżają tak bardzo. Przypominają bardziej to, czym są naprawdę. Natomiast jakaś tam mała utrata widoczności jest. No i kolejna rzecz, test od boku. Tak najczęściej patrzymy na monitor, na przykład inne osoby postronne mogą patrzeć, jak gramy. Więc mogą całkiem dużo zobaczyć, jeśli chodzi o widzenie od boku, te kąty widzenia boczne. Całkiem fajnie to wypada. No i testy programem, plansza kontrolna, kamerka tutaj niestety troszeczkę się gubi, ponieważ nie jest to najlepszy model do nagrywania ekranu. Kolory widzimy, że dość wiernie oddane, niebieski, zielony super, czerwony również. Przejdziemy sobie teraz do szarości czerni, czerń naprawdę głęboka, można to sobie też pogłębić tym tunerem. I szarości do bieli też całkiem fajnie wypadają. Kolejny test. I teraz zmieniające się kolory, jak widzicie, też ta czerń jest głęboka. Czytelność tekstu, no standardowo jest tutaj świetnie z tymi czterema na górze. Troszeczkę gorzej na czerwonym oraz czerwony na zielonym. To jest najmniej czytelne, natomiast wszelkie pozostałe kombinacje, super czytelność.
I teraz drugi ciekawszy test, fajnym programikiem. Test flagowy, pokazuje tutaj płynność. Mamy 60 fps, czyli moi drodzy, to co mówiłem, odświeżanie 60 Hz, utracone 4 klatki na 60, więc nie jest tragicznie. Obciążenie procesora około 17%, więc też jest ok. Rozdzielczość oczywiście Full HD, 32 bity i mamy tutaj jeszcze kilka opcji z kolorami. Kolejne testy. Tutaj troszeczkę większe obciążenie procesora i minimalnie większa utrata klatek, ale mimo wszystko jest dobrze. Test czytelności kolejny, tutaj w ruchu też widzimy, że jest naprawdę bardzo dobrze. Teraz fajna gierka, która pokazuje płynność rozgrywki, czy obraz na monitorze w czasie gry będzie się nam rozmywać, czy raczej będzie ostry. Tak więc ta 1 milisekunda powinna nam tutaj w tym przypadku zapewnić ostry obraz. I powiem Wam, że jest całkiem dobrze, jeszcze się rozpędzę troszkę. On naprawdę przyzwoicie. Przyzwoicie na niektórych monitorach przy takim szybkim locie się już mega rozmywał obraz. Przy takich 5 milisekundowych, natomiast tutaj jest naprawdę dobrze. No szkoda tylko, że nie ma więcej niż właśnie te 60 klatek. No i dobrze, to było na tyle jeśli chodzi o testy. Teraz przechodzimy do gier. Moi drodzy, trailer Battlefielda 4, już dość leciwy, ale fajny. Przy okazji słyszycie dźwięk z tego monitora. Głośniczki niewielkie, ale grają całkiem fajnie. No i moi drodzy, chwila gameplayu Dying Light. Świetna gra, genialna wręcz. Zobaczycie, jak na tym monitorze ta gra wygląda. Czym Spider-Man przemierza miasto. Teraz Wam tu coś wykombinujemy. No i poszło. Stały same nóżki od grilla. A idź Pan.
I tego się nie spodziewacie. Dobra, spadamy stąd. Generalnie powiem Wam, że wrażenia z gier na tym monitorze naprawdę fajne, biorąc pod uwagę tą cenę monitora. Tak jak Wam obiecałem, rzut oka na monitor od tyłu. Jak widzicie, też wszystko matowe. Mamy tutaj mocowania w standardzie VESA, czyli możemy go sobie bez problemu powiesić też na ścianę. Mamy tutaj blokadę Kensington Lock. Mamy podstawę, która jest, zobaczcie, cała z plastiku. Jest bardzo lekka, ale jest duża, więc monitor jest na tym bardzo stabilny. Teraz jak go sobie obrócimy, to widzimy od strony lewej zasilanie, następnie niebieskie gniazdo audio, jest to podłączenie słuchawek, zielone to jest audio in, czyli przedłużenie naszej karty dźwiękowej, następnie mamy port HDMI, port DVI i port VGA standardowy analogowy. Tak więc to by było na tyle, jeśli chodzi o tył monitora, a od boku monitor prezentuje się tak i pokażę Wam jeszcze raz, jak bardzo on się wygina w tą stronę. I moi drodzy, czas na podsumowanie. Powiem Wam, że testy tego monitora wypadły dużo, dużo lepiej niż poprzedniego monitora od Yamy 28-calowej jednostki, gdzie po prostu była błyszcząca matryca, było gorsze odświeżanie i monitor wyglądał kiepsko w rozdzielczości Full HD. Tutaj natomiast mamy 24-calówkę, 1 milisekunda reakcji, więc reakcja na dobrym poziomie. Niestety 60 Hz tylko odświeżania, nie 120, nie 144, ale za to rekompensuje nam to dużo niższa cena niż chociażby tej Yamy, którą ja mam, którą używam, o częstotliwości odświeżania 144 Hz. Mój monitor kosztuje ponad 1200 zł, ten kosztuje mniej niż 800, więc różnica jest duża. Jeśli ktoś szuka w miarę dobrego monitora dla graczy, a nie chce płacić więcej właśnie niż 800 zł. Przy okazji mamy matową ramkę, matową podstawkę i też sama matryca, co najważniejsze, jest matowa. Mamy dość fajny zestaw wejść, wyjść. Mamy też wyjście słuchawkowe i głośniki w monitorze, co jest oczywiście zaletą. Osobiście nie korzystam często, ale wielu osobom może to się przydać. Mamy też dość przejrzyste menu, więc z monitorka korzysta się całkiem dobrze. I z tych testów, w przeciwieństwie do poprzednich, wyniosłem bardzo pozytywne wrażenia i ciepłe odczucia. Tak więc mogę ten monitor w tej cenie jak najbardziej polecić. Za chwilkę jeszcze plansza z plusami, z minusami i ostateczna ocena tego monitora. Natomiast pamiętajcie, że ceny sprawdzicie sobie w opisie filmu. No i kolejna rzecz, wchodź na mojego Facebooka, lajkujcie go, ponieważ często wrzucam tam ciekawostki, newsy, warto być na bieżąco. No i też codziennie wchodźcie na kanał, ponieważ codziennie jest nowy film. A jeśli szukacie czegoś, bo często pytacie w komentarzach, czy coś przetestuję, a ja na przykład już to testowałem dawno, zajrzyjcie do playlist, zajrzyjcie do wyszukiwarki kanału, też jest takie coś, wpiszcie nazwę i dowiecie się od razu, czy to testowałem. Pamiętajcie, na kanale jest już 600 filmów ponad, więc jest w czym wybierać i wiele sprzętów już po prostu było, a subskrybujecie kanał na przykład od niedawna, dlatego też możecie po prostu nie mieć świadomości tego, że coś już było. Dlatego zachęcam do szukania. Na dzisiaj to wszystko, dziękuję Wam za obejrzenie tej recenzji i pozdrawiam Was, cześć!